Nie wierzę, że to mówię, ale chyba nagrywamy drugi odcinek, więc chciałbym was wszystkich oficjalnie powitać w drugim odcinku podcastu o Biedronce i Czarnym Kocie o nazwie Cast Noir. Z tej strony Robert. Z drugiej strony Karolina. I będziemy kontynuowali naszą przygodę z naszym ulubionym serialem. Dostaliśmy od was bardzo pozytywny feedback. W ogóle dostaliśmy przede wszystkim mnóstwo wyświetleń, znaczy mnóstwo. No, prawda, jak na pierwszy odcinek to bardzo dużo. Dość niszowej, że tak powiem, no może nie tak niszowej w Polsce, ale mimo wszystko to nie jest jakaś, to nie są influencerzy, to nie jest podcast o morderstwach. Niby tak, ale z drugiej strony też, wiesz, nie ogłaszaliśmy tego praktycznie nigdzie, więc... Ja wrzuciłem posta na grupkę o Biedronce i Czarnym Kocie. No okej, okay, a ile osób to kliknęło? Nie wiem. Trzy? Może więcej. Znaczy, mamy dość spory feedback, mamy dość sporo odsłon. Bardzo się cieszymy, że ktoś tego słucha, poza naszymi rodzicami. Dostaliśmy informację, że tak, ja muszę mówić wolniej, bo strzelam jak karabin. Tak, ja muszę mówić głośniej i muszę mówić częściej. Tak, więc postaramy się te rzeczy wprowadzić w życie, żeby się nas jeszcze milej słuchało. Ale i tak uważam, że brzmimy całkiem nieźle, jak na... Znaczy, słyszałem gorsze pierwsze odcinki podcastów. O, to na pewno, ale... Daleko nam do ideału, więc... O, będziemy się piąć w górę, spokojnie. Zawsze można coś poprawić, oczywiście. Dzisiaj będziemy mówili, to jest taki troszkę odcinek specjalny, bo na początku mieliśmy kontynuować omawianie chronologicznie odcinków czwartego sezonu. Ale niestety jeszcze piąty odcinek czwartego sezonu się nie pojawił, więc stwierdziliśmy, że omówimy najnowszy. Tak, który... znaczy umówmy się, ja myślę, że nawet gdyby pojawił się tamten odcinek, to i tak byśmy omówili w pierwszej kolejności Wishmakera, dlatego że Wishmaker po prostu pozamiatał nas wszystkich. Tak. Po prostu zbieraliśmy szczęki z podłogi, no naprawdę, no będziemy o tym dzisiaj mówić, bo to jest naprawdę, myślę, że to jest jeden z ważniejszych odcinków w tym uniwersum, ale nie wiem, czy wiesz, jak się już nazywa ten odcinek, bo ten odcinek nazywa się Wishmaker, to jeden z najlepszych odcinków, ale. I dzisiaj będziemy mówić o tych ale, bo myślę, że obydwoje mamy troszkę uwag do tego odcinka. O tak, oj na pewno. Przestrzegamy, że rozmowa będzie spoilerowa, bo omawianie Biedronki Czarnego Kota bez spoilerów jest no, w tym wypadku trochę bez sensu. Ale zawsze możecie obejrzeć Wishmakera na YouTubie i z lektorem po angielsku, czy tam z dubbingiem. I po angielsku, ale z polskimi napisami, więc... Tak, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to oglądajcie i wracajcie do nas, no bo właśnie przestrzegamy, będą spoilery. Okej. Cały odcinek zaczyna nam się od zebrania w klasie. Mamy tam wszystkich uczniów, mamy dyrektora i mamy naszą wychowawczynię, która mówi, że zaczynają się w mieście tak zwane targi kariery. Jeżeli byliście już w liceum albo w gimnazjum, to prawdopodobnie wiecie, co to jest takiego. Jest to swego rodzaju expo, na które się chodzi, żeby poznać siebie, żeby wiedzieć, co będzie się chciał robić w przyszłości. No i Marinette jako przewodnicząca klasy rozdaje kwestionariusze takie do wypełnienia, żebyście właśnie zaznaczyć, co się będzie chciało robić, kim się będzie chciało być. No i Chloe oczywiście, jak to Chloe, zaczyna być strasznie niemiła. Taka, ja wiem, kim ja będę w przyszłości, ja jestem bogata i w przyszłości też będę bogata, no bo już teraz jestem bogata i to w ogóle jasne, wszyscy o tym wiedzą. No a Marinette to jest taka tam córka piekarza i ty jesteś totalnie żałosna. No i widzimy moment, kiedy Marinette daje kwestionariusz Adrienowi. Widać te maślane oczka, ale później jakby widzimy z oczu Adriana kwestionariusz i widać, że jakby on nie do końca wie, kim on chce być, kim on obecnie jest. Przenosimy się do jego pokoju, w którym ma rozmowę z Plagiem i faktycznie mówi Plagowi, że no, że on cały czas tak naprawdę spełniał marzenia swoich rodziców. Bo Plag w ogóle się go zapytał, czy on nie będzie chciał być w przyszłości modelem. Tak. A on powiedział, że no, on w sumie nie jest pewny, że teraz jest modelem, no bo ojciec mu każe być modelem. I właściwie całe życie robił po prostu to, co inni mu kazali. I w tym momencie wkracza nasz ulubiony Plag, który pyta się, czy nie wiąże swojej przyszłości z byciem po prostu czarnym kotem, superbohaterem w Paryżu. No i widać, że tutaj Adrian jakby smutnieje, bo tutaj jest taki delikatny spoiler do jednego z odcinków poprzednich, które na pewno będziemy omawiać,
bo Adrian dowiedział się, że Biedronka daje Miracula Nino, daje Miracula Ali, że daje Miracula wszystkim ludziom po prostu dookoła niego. I Adrian smutnieje, dlatego że mówi coś takiego, że no jeżeli Biedronka serio nadal będzie rozdawała Miracula wszystkim dookoła, no to on w ogóle nie wie, czy on jest tak naprawdę dla niej ważny, czy on jest jej potrzebny. No i Plug oczywiście, jak to Plug, pociesza go i mówi, że słuchaj, dla mnie zawsze będziesz ważny. W ostateczności możemy otworzyć sklep z serem i też wszystko będzie super w ogóle. I jeszcze a propos tego właśnie, że on zauważa, że Biedronka rozdaje te Miracula na prawo i lewo, to nie wiem, czy zauważyłaś to, ale mnie właśnie w tym momencie ruszyło, że zauważ, że Biedronka, w sensie Marinette jako Biedronka, praktycznie nigdy nie daje Miraculum Adrianowi. Raz była taka sytuacja, kiedy no, dała mu Miraculum... Coś w tym jest, to jest prawda. To jest dziwne, w sensie, jasne, my wiemy, że Adrian jest czarnym kotem, więc nie może dostać drugiego Miracula. Znaczy, może nie może, ale jakby to jest dziwne, że tak rzadko się do niego zwraca. I... Ale wiesz co, mi się wydaje, że to może przez to, jak ona się przy nim zachowuje. Że jakby wie, że Adrian jest jej słabą stroną. Może tak być. I jeżeli da Miraculum Adrianowi... i on będzie walczył z nią u jej boku i ona będzie o tym wiedzieć, że to on, to wystawi się. Mhm. Może dlatego. Rzeczywiście. Stwierdziła, że no, może lepiej mu nie dawać. Dobra, to ma sens. Ja myślę, że tak. Czuję się kupiony tym tłumaczeniem. Tak, czuję się kupiony. No i dobra, i potem się przenosimy do pokoju Marinette. A, faktycznie. I mamy rozmowę Marinette z Kłami. Które doradzają jej, co na czym polega jej przyszłość, co będzie robić w przyszłości. A to dziwne, bo tak naprawdę od samych 4 sezonów słyszymy, że marzeniem Marinette jest zostanie projektantką mody, wystawianie swoich prac. Tak, wiemy, że jest w tym dobra. Tak, ale zauważ, że ona tam nawet mówi, że chce być projektantką mody, tylko zauważ, że no, ona jest jakby przytłoczona tymi obowiązkami, no bo tak, bycie projektantem mody, bycie uczennicą, bycie Biedronką i bycie strażnikiem szkatułki z Miraculami, no to jest to wszystko, co pokutuje po pierwszych 3 odcinkach, że tyle ona ma na głowie. Ale bardzo mnie bawiły niektóre te takie pomysły tych Kłami, które mówiły, co chcesz robić w przyszłości. I tam było, no, będzie fashion designer, no, będzie strażniczką Miraculi, będzie Biedronką. A jedno Kłami, nie pamiętam które, chyba Polen, albo któraś z nich, powiedziała, nie no, przecież przyszłością Marinette jest robienie prezentów dla Adriana. Tak, to było. I rzeczywiście, no coś w tym jest, że przyszłością Marinette jest to robienie prezentów dla Adriana. No i potem przenosimy się na targi kariery. Nie wiemy gdzie, gdzieś nad rzeką. I widzimy tam, jak Alek, czyli ten taki główny prezenter w tej stacji, taki łysy, taki ciemnoskóry, wszystkim dokucza. Podchodzi do tych różnych stanowisk i mówi, no, to ma być niby twój zawód, nudy, beznadzieja. I pierwszy raz w historii poznajemy historię lodziarza, tego, który tam jeździ po całym Paryżu i daje lot zakochanym. On się nazywa André. I Marinette pyta się go, Marinette, albo właśnie prezenter pytają się go w ogóle, o co chodzi z tą pracą, czemu to jest twoja praca? No i on mówi, że to nie jest jego praca, że on kiedyś chodził do pracy, był nieszczęśliwy, bo był takim typowym korposzczurem, i jedyną chwilą w życiu, która sprawiała mu radość, było robienie lodów. Więc postanowił, że będzie robił lody dla innych. No i w tym momencie właśnie to się stało jego zawodem. To się stało może nawet nie jego zawodem, co po prostu życiem, stylem życia. No i w tym momencie nasz prezenter Alek jest zawiedziony, jest bardzo niemiły i mówi i mówi cięcie. Ewidentnie chciał kogoś przyłapać na tym, że to jest nudne, ale mu nie wyszło. Dostał z reżyserki powiedzenie, słuchaj, masz zrobić program o smutnych ludziach, ale jedyną smutną osobą, którą tam jest, jest on. No więc mu to akurat nie wyszło. No i Marinette jest bardzo wzruszona chyba tą opowieścią, przynajmniej wygląda na wzruszoną tą opowieścią André. I dalej widzimy stanowisko Luki. I Luka jest po prostu Luką. Jakby jeżeli są wśród słuchaczy lub słuchaczek fanki lub fanowie Luki, to będziecie zachwyceni, bo ten odcinek jest cały o Luce. To jest ten odcinek, gdyby miał drugi tytuł, to byłoby tytuł Luka. Dlatego, że to jest najbardziej lukowy odcinek chyba ze wszystkich, jakie do tej pory widziałem. No i... Ale potrzebujemy takiego odcinka. W sensie, bo wbrew pozorom Luka przez cały serial jest postacią drugoplanową. Coś tam się pojawia, coś tam mamy wątek pomiędzy Marinette a Luką, ale on jest taki bagatelizowany.
A tutaj faktycznie mamy, no podkreślamy to, jaką postacią jest Luka, jaką ważną postacią jest. I jak bardzo dojrzałą, dlatego że jak pamiętamy, no to Marinette i Luka rozstali się stosunkowo niedawno, znaczy wiadomo jak to jest w Wiodącej Czarnym Kocie, nigdy nie wiadomo dokładnie jak ten czas leci, no ale to jest ten sam sezon, więc no przyjmujemy, że to stosunkowo niedawno się rozstali i w momencie, kiedy André wspomina, że za Marinette stoi Luka, no to Luka przyznaje, że no bo tam jest taka sytuacja, że o, no lody dla ciebie i dla twojego, o Luka, hej, no i Luka mówi dla twojego zioma, tak, bo tam jest buddies, czyli taki nasz ziom, czyli Luka sam wbawia Marinette z tej opresji dawnego związku i mówi, no jesteśmy ziomami. No i podchodzimy do stanowiska Luki i Luka wbrew pozorom nie jest koncertowiczem, chociaż bardzo blisko, ponieważ Luka tworzy instrumenty. I widzimy, jak pokazuje Marinette gitarę, którą robił przez 2 lata. No i znowu pojawia się nasz łysy prezenter i mówi, co? Przez 2 lata? Jedna gitara? Po co? Przecież jest aplikacja. Ściemniesz ją w 2 sekundy i masz takie, możesz grać, możesz się bawić. No i w tym momencie Luka bierze skrzypce i mówi, chodźcie za mną. I prowadzi ich na taką wysepkę, tak bardzo blisko wody. Podnosi te skrzypce nad głowę i widzimy, jak promienie słońca tak muskają. No, promienie słońca, strumy. Raczej wiatr muska okay. Strony, bo promienie słońca raczej nie muskają strun, nie mają takiej zdolności. Ale rzeczywiście wiatr, ta bryza taka od rzeki muska struny i słyszymy taką delikatną, delikatną melodię. No i Luka, jak to Luka, rusza ze swoją gadką, coś typu, no słyszycie, instrument oddziaływuje na przestrzeń i przestrzeń oddziaływuje na instrument. To jest coś, czego żadna aplikacja wam nie da. No wiadomo, wiemy jak mówi Luka, wszystkie fanki Luki na pewno wiedzą jak on mówi. Karola jest fanką Luki, więc Karola po prostu łapała się w tym momencie za serducho, no bo po prostu rozpływała się od jego ust. Od jego ust też by się na pewno chętnie rozpływała. Od jego słów się rozpływała. No i wiadomo, nasz prezenter znowu jest zły, znowu jest smutny, że nic mu nie wychodzi, że nie dostaje tego materiału, który chce. No i Marinette zaczyna rozmawiać z Luką i mówi takie słowa, że no Luka, ty to jednak zawsze wiesz, co powiedzieć. I Luka jej na to odpowiada, Adrian. I ona, no dobra, prawie zawsze wiesz, co powiedzieć. I on mówi takie, nie, Adrian jest za tobą. I znowu mamy panikę, no bo wiadomo, Marinette jak tylko słyszy Adrian, to od razu, o mój Boże, co się dzieje? Gdzie? Tutaj, blisko, daleko, co się dzieje? Widzi mnie? Zauważył mnie? Może ja zauważam jego? No wiadomo, jest taką typową nastolatką, która widzi swojego crusha. No i Luka taki zmęczony, znaczy może nie zmęczony, ale z takim zrozumieniem starszego brata. Jeszcze mu nie powiedziałaś, co do niego czujesz, prawda? A Marinette takie, może... I to nam pokazuje znowu, jak Luka jest dojrzały i jak on wie, że Marinette po prostu kocha Adriana i nieważne, co by Luka do niej nie czuł i nieważne, co by między nimi nie było, no to mimo wszystko, no to jest Adrian, nie wygra z nim. Więc wiem, że jesteś fanką Luka Nette, ale obawiam się, że nie. Chociaż później w odcinku jest taki moment Luka Nette trochę. Znaczy moment, jest takie przeświadczenie o tym, że Marinette troszkę jednak bardziej interesuje się, może bardziej dba o Lukę, ale to za chwilę. No i rzeczywiście widzimy Adriana, który siedzi smutny, więc Luka i Marinette do niego podchodzą, znaczy Luka ciągnie za rękę Marinette do Adriana i podchodzą do niego i zaczynają rozmawiać. No i wychodzi na to, że rzeczywiście Adrian nie bardzo wie, co chce zrobić w życiu. I że to nie jest tak, że mówi, że no Marinette, ty wiesz, co chcesz robić, ty od zawsze chciałaś być projektantką mody. Luka, ty od zawsze chciałaś być muzykantem, chciałaś być muzykiem, a ja nie wiem, kim chcę być. No i tak siedzą we trójkę i przez chwilę w ciszy, a potem jest taka rozmowa, że no tak naprawdę to nie jest takie proste, że jasne, mamy takie pewne cele w życiu i niby wiemy, co chcemy robić, ale no na pierwszy rzut oka to rzeczywiście wydaje się, no ten chce być tym, tamten chce być tamtym i że to jest takie, tak, oni wiedzą, ale koniec końców tak naprawdę Marinette nie wie, kim chce być. Luka powiedział, że jasne, lubi rock i lubi muzykę, ale nie chce być muzykiem, tylko chce tworzyć instrumenty, więc Adrian po prostu musi zajrzeć w głąb siebie i wiedzieć, co chce robić w życiu. No i w pewnym momencie Luka zaczyna się wsłuchiwać w wewnętrzną melodię Marinette i w wewnętrzną melodię Adriana. I to jest taka scena,
Ona jest bardzo miła, ale to jest taka scena, którą Twitter i fandom okrzykną, że to jest pierwsza scena, kiedy mamy trójkąt miłosny pomiędzy Adrianem, Luką i Marinette. Ja nie jestem fanem tych trójkątów miłosnych, w sensie ja uważam, że no tutaj w tej bajce akurat te relacje są na tyle proste, że zwykle mamy dwójkami to wszystko i tam nie trzeba tego rozbudowywać do trójek, ale rzeczywiście wygląda to dość ładnie. No i co? I znowu się przenosimy na targi i widzimy Lokaja, który tworzy peruki. I w tym momencie nasz projektant, nasz prezenter pęka. Tak, bo przypomina sobie, jak był młody i miał zabójczą fryzurę, lecz jego koledzy się z niego naśmiewali, więc stwierdził, że... Goli się na łyso, rezygnuje z włosów. I faktycznie mamy scenę, kiedy zakłada perukę i widać tam taki ból, że faktycznie on kochał te swoje włosy kiedyś. Ale przez społeczeństwo musiał je po prostu, musiał się ich pozbyć. No i wtedy coś w nim pęka. I uaktywnia się nasz ulubiony bohater, Władca Ciem. W tym momencie to jest Shadow Moth. I wysyła do niego Akumę. Swoją drogą tylko Akumę. W sensie w tym odcinku nie ma żadnego Emma potwora, co chyba odkąd zrobił sobie fuzję, to się chyba nie zdarzyło, ale dobrze, dlatego że ten odcinek i tak jest na tyle przeładowany wszystkim, że na Emma potwora już po prostu nie starczyło czasu według mnie. Swoją drogą i tak według mnie nie starczyło czasu, ale to myślę, że w podsumowaniu. I nasz prezenter akumizuje w tytułowego Wishmakera, którego zdolnością specjalną jest sprawianie, że dziecięce marzenia trafionych osób się uwidaczniają. W sensie on po prostu spełnia życzenia, jak sama nazwa wskazuje. Tylko co istotne, spełnia dziecięce marzenia. To nie jest tak, że możesz sobie zażyczyć czegokolwiek, tylko spełnia najbardziej ukryte wewnątrz siebie dziecięce marzenia. Mamy też tam kilka smaczków, takich bardziej śmiesznych, na przykład Pana Banana. Tak, Pan Banan, jako jego marzeniem było zamiana w ogórka. Ja myślę, że to jest przede wszystkim w ogóle nawiązanie do Ricka i Mortiego, bo tam był odcinek z ogórem Rickiem. Mi się wydaje, że to już jest troszkę nadinterpretowanie. O, no nie wiem. Znaczy tak, w internecie jest mnóstwo memów, gdzie tam jest ogór Rick. No tak, ale ja myślę, wiesz, że to też zależy od... Tak, okej, ale mi się wydaje, że jakby ogór Rick. Tam było nawiązanie do ogór Ricka. Ale chcę tylko powiedzieć, że wcześniej, kiedy zanim jeszcze wejdzie Biedronka i Czarny Kot, no to wiadomo, nasi bohaterowie z trójki się rozdzielają i Adrian biegnie w jedno miejsce, a Marinette i Luka biegną w drugie miejsce. I Luka chowa Marinette w jakiejś przebieralni takiej plażowej. Mówi, zostań tutaj, tutaj będziesz bezpieczna. No i biegnie gdzieś dalej. I w tym momencie Marinette mówi, Tiki, musimy obronić Lukę. I to jest ten moment, w którym mówiłem, że no to jest taka trochę Luke Nette scena, no bo w sumie w tym momencie nie myślałem o Adrianie. Myślałem po prostu, Tiki, musimy obronić Lukę. I... No w sumie tak, to prawda. Znaczy też patrząc na Lukę i na Adriana, wydaje mi się, że to Adrian jest ten, który by sobie poradził w zagrożeniu, więc mogę po prostu pomyśleć, że... A właśnie mi się wydaje, że jest na odwrót, w sensie, bo zazwyczaj, no przecież zazwyczaj, jeżeli mamy sceny, kiedy Adrian się chowa, żeby się przemienić, to później mówi, że zostałem trafiony, coś tam. No tak, ale z drugiej strony ziomak ćwiczy szermiarkę, jest wymiataczem. Poza tym ma goryla większego niż szafa. Więc wydaje mi się, że tutaj po prostu ja jestem team Adrianette, więc wybaczcie, że ja po prostu tłumaczę to, no bo ja po prostu jestem w głębi serca, chcę, żeby Marinette była z Adrianem i ja będę tłumaczył, że to nie był przejaw Lucanette. To po prostu było to, że ona wiedziała, że Luka sobie sam nie poradzi. No nieważne, mówi, że musi go ratować i kropkuje, robi tyki kropkuj i zamienia się w Biedronkę. Mamy szybki przeskok, mamy walkę z takim gigantycznym robotem, bo ktoś tam chciał być robotem. Potem mamy ten fragment z ogórem Rickiem i rozmowę Biedronki Czarnego Kota, które rozmawiają o tym, że no, przyda im się wsparcie, bo jeżeli zostaną trafieni, no to ich sekretna tożsamość wyjdzie na jaw, dlatego że Marinette jako dziecko zapragnęła być czymś w rodzaju wróżki, można powiedzieć. Tak, i zwraca uwagę, że no chciała być, no to chyba jest wróżka, przyjmijmy, że chciała być wróżką i zwróciła uwagę, że wróżka nie ma maski, więc odkryją swoją tożsamość, no więc tak nie może być. No i
Znowu jest walka i tam podczas walki tak bardzo słodko łapie tego kota za rękę, go broni. No, super parka. No i pyta się kota, kim on chciał być jako dziecko. No i kot odpowiada, że nie pamięta. I ona mówi, tak, nie pamiętasz, po prostu się wstydzisz mi powiedzieć. A on mówi, no na serio nie pamiętam. No to w takim razie musisz to na pewno mieć gdzieś głęboko ukryte. Każdy ma jakieś marzenie jako dziecko. No i rzeczywiście Biedronka porywa Lukę, a swoją drogą Lukę rozmawia ze swoim ojcem, który zmienił się w krokodyla, bo jako dziecko Jagged Stone chciał być krokodylem, co w sumie wiele wyjaśni, bo jako jego zwierzątko jest krokodylem. Chciał być krokodylem i w ogóle Jagged Stone jako krokodyl jest super. Jest mega, gada z synem w ogóle o życiu, o rzeczywistości, o tym jak jest super. No i Biedronka do nich podbija i mówi, no hejka, Jagged, pozwól, że uprowadzę twojego syna, no bo jest mi potrzebny. A on takie rock and roll, Biedra, działaj, jak to Jagged. No i rzeczywiście Biedra daje Luce Miraculum węża. Swoją drogą Saz bardzo pasuje do Luki, obydwoje są bardzo spokojni. Nawet podobne kolory mają. W sensie Luka się bardzo podobnie kolorystycznie ubiera. I chcę powiedzieć, że transformacja Luki trwa bardzo, bardzo, bardzo długo. Jakby transformacja Biedronki i Czarnego Kota to jest takie siup, 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 i już. A Luka, ja mam wrażenie, że on jakby, nie wiem, może dlatego, że ja mam awersję. Znaczy, nie mam nic do Luki, bo Luka jest super. Luka jest świetną osobą. Tylko ja wiem, że on mi tutaj psuje mój ulubiony ship, o którym o shipach też będzie niedługo odcinek. Psuje mój ulubiony ship i może dlatego jakoś mi tak się dłużyła ta jego przemiana. Mi tam nie przeszkadzało. Ja wiem, że im to dłużej, tym lepiej właśnie, dla mnie. No właśnie, no. To ja wiem, że nie przeszkadzało. No i rzeczywiście Luka od razu, znaczy tam Vampirion, od razu używa Second Chance, czyli swojej mocy specjalnej polegającej na tym, że może cofnąć czas. No bo Biedra mu mówi, że słuchaj, jeżeli ktokolwiek, nikt nie może się dowiedzieć o naszej tożsamości, więc jeżeli mnie albo kota trafi Wishmaker, no to od razu musisz nas cofnąć, bo inaczej to będzie tragedia. No i leczą, i używa do szczęśliwego trafu, z którego wypada taki pluszowy dinozaur. I Luka oczywiście daje komentarz, że no ratowanie świata pluszowym dinozaurem to będzie coś fajnego, czy coś w tym stylu. No i lecą do walki. I trwa bardzo krótka walka. W sensie oni tam jest dosłownie bardzo krótka sekwencja, jak próbują walczyć z tym Wishmakerem. I Biedra próbuje tym dinozaurem podchodzić do osób i pyta się, czy cokolwiek ten dinozaur im mówi. No, próbuje znaleźć rozwiązanie problemu, ale niestety bardzo szybko zostaje trafiona poprzez Wishmakera. I tutaj rzeczywiście widać, jak zmienia się we wróżkę. Swoją drogą wróżka wygląda cute. Jakby to muszę powiedzieć. Załóżmy. Słuchaj, gdybyś zobaczyła taką małą Marinette jako taką wróżkę, byś się rozpływała. No może, no okej, okay, no mi nie leży jakby ona jako już w miarę dorosła osoba, będąc wróżką, okay, ale może jak była malutka, to byłoby to słodziutkie. I tak czy siak, zostaje trafiona i Luka dowiaduje się, kim jest Biedronka. I w tym momencie krzyczeliśmy. Jakby nasze wewnętrzne dziecko, nasza wewnętrzna fanka się odezwała. No bo come on, Luka dowiaduje się, kim jest Marinette. Jakby pierwszy odcinek czwartego sezonu o tym był. Że ona nie może mu zaufać, on nie wie, co się dzieje w tym związku. Ona go okłamuje i nie może mu powiedzieć przez co. I on w tym momencie dowiaduje się... Przez co? Jakby czemu nie mogą być razem? Widać było w jego oczach. Co oznacza, że może w przyszłości jeszcze będziemy mieli epizod, nie kiedy będą razem. Nie będziemy mieli epizod, kiedy będą razem. No dobra, no może być. No. Ale tak czy siak widzimy, nie śmiej się jak głupia do sera. Widzimy, co się dzieje. W sensie widzimy te emocje. To jest animowana postać, a my widzimy, że rozdzierają go emocje, że jest po prostu w szoku. Widzimy też reakcję Władcy Ciem, który mówi, co? Biedra jest koleżanką z klasy Adriana, Marinette Dupin-Cheng, chyba nawet w ogóle pełnym nazwiskiem do niej mówi, co jest w ogóle dziwne, bo jak na gościa, który ma totalnie wywalone swojego syna, całkiem nieźle zna jego listę klasy. Znaczy podejrzewam, że to dlatego, że ona kiedyś wykonywała projekt tego Melonika, który on użył w swojej pokazie mody.
O. Czyli żeby... Żebyś po prostu połączył fakty, żeby no. Gabriel Agreste zapamiętał twoje imię i nazwisko, to musisz mieć cokolwiek związanego z modą. Inaczej, możliwe. Inaczej jesteś po prostu jakimś plepsem. No to tak czy siak widzimy jego reakcję i jest takie, o mój Boże, nareszcie wiem, finally, dowiedziałem się, kim ona jest. No ale Luka mówi, o nie, nie, second chance, cofnięcie. No i mamy cofnięcie do tego momentu, kiedy znowu jest Lucky Charm. I Luka mówi, że on, no mam pierwsze rozwiązanie, mam pierwszy step do rozwiązania. No bo tam, no bo Biedronka została trafiona w momencie, kiedy rozmawiała z jakimś ziomkiem, który rozpoznał tego pluszowego dinozaura, no bo to było coś, czego on pragnął za dzieciaka. Mm-hmm. I mamy ponownie tą sytuację, tylko teraz jakby od strony widzenia kota. Bo kot w tym momencie walczy z Wishmakerem. I Wishmaker z nim rozmawia i mówi, każdy ma jakieś marzenia, pozwól, że ci trafię i odkryję, kim chciałeś być za dzieciaka. I kot mówi takie, ja, chyba nie każdy. I on mówi, na pewno każdy, no mamy taką sytuację, rzeczywiście oni rozmawiają. I nie wiem jak ty, ale mi się wydawało, że kot w pewnym momencie jakby się poddał. Jakby miałem wrażenie, jakby on chciał zostać trafiony. Miałam takie samo wrażenie, że faktycznie chciał, jednak tak się zastanawiam, że a może... sobie zobaczę, tak, kim chciałem być kiedyś on sam nie pamiętał, kim chciał być, co ewidentnie było dla niego... No, co jest w ogóle traumą tej postaci tak naprawdę, że on jest tym, kim każą mu być jego rodzice. On jest taką troszkę skorupą chodzącą, emocjonalną. Nie dziwnego w takim domu, to jakby każdy by był. I tutaj ewidentnie ten czarny kot się poddał. No i został trafiony przez Wishmakera. No i widzimy jego transformację, no bo Adrian mówi, że jako dziecko zawsze chciał być tym, kim jego rodzice chcieli, żeby był. Co jest bardzo smutne, no. Że to było jego marzenie z dzieciństwa. Znaczy, mi się przede wszystkim wydaje, że to nie jest jego marzenie z dzieciństwa. Mi się wydaje, że on po prostu tak głęboko schował w sobie to dziecięce marzenie, że on serio nie wie i nawet ta moc Wishmakera nie była mu w stanie pokazać tego. To jest moja teoria, nie musi być totalnie prawdziwa. Okay. No i widzimy, jak Luka reaguje na to, że czarny kot to Adrian. I o ile w momencie, kiedy zobaczył Marinette, to był szok, to w momencie, kiedy zobaczył Adriana... Smutek. To jest ból. Wielki smutek. Tak, dlatego że, no umówmy się, ludzie z tego świata wiedzą, że czarny kot leci na Biedronkę. A Luka, jako przyjaciel Marinette... Wiesz, Marinette leci na Adriana. I on po prostu w tym momencie doskonale wie, że totalnie już nie ma szans, że jeszcze głębiej weszło tak naprawdę to... No on już po prostu wie, że tutaj nie za bardzo... No nawet słyszycie, ja nie za bardzo wiem, jak to ująć. No bo to jest po prostu tak głębokie nawet jak na ten serial. To jest bajka dla dzieci, a to mnie naprawdę dość mocno poruszyło. I widzimy też reakcję Shadow Moffa, który jest totalnie w szoku. Ona jest bardzo krótka, jest krótsza niż reakcja na Biedronkę, ale jest rzeczywiście w szoku, że co? Czarny kot to jest mój syn? W ogóle o co chodzi? Ale Luka znowu używa second chance, mamy znowu powrót do tego Lucky Charmu początkowego, no i w tym momencie już mamy rozwiązanie całej akcji, ponieważ... Znajdujemy pana w czerwonym meloniku, którego marzeniem było zostać pluszowym dinozaurem, który by przytulał innych. No i wykorzystują to na Wishmakerze. Wishmaker zostaje wyprzytulany. Bieda zabiera zakumizowany przedmiot, którym był mikrofon, rzuca czarnemu kotowi. Czarny kot używa kataklizmu, łapania akumy i tak dalej. Mamy zakończenie akcji, mamy pożegnanie się bohaterów, wiadomo, Biedra i Luka w swoją stronę, czarny kot w swoją stronę. I mamy rozmowę końcową między Biedronką a Vampirionem, że Biedronka mu dziękuje. Że dziękuję i dzięki tobie nasze tożsamości zostały w ukryciu i nikt ich nie rozpoznał. I już ma odejść i po takiej chwili wahania nawet ty ich nie znasz, prawda? No i w tym momencie Luka mówi, nie, nawet ja ich nie znam. Oczywiście kłamie, mówi, że ich nie zna. Mówi, że na szczęście Wishmaker ani razu nie trafił ani Biedronki, ani czarnego kota. I ich sekretna tożsamość jest nadal ukrywana. I potem Biedronka ucieka, ale widać, że tutaj Luka jest zdecydowanie skonfundowany. Może już nie ma w nich takich emocji,
ale widać, że tutaj jest ten smutek. Znaczy mi się wydaje, że może Luka po prostu żałuje, że to on dostał to Miraculum, że on akurat miał tą szansę, żeby poznać ich tożsamość. Wydaje mi się, że po prostu nie był na to gotowy. No, i nie był gotowy na to, że to będą oni. Liczył, że to będzie ktoś inny. Tak, zwłaszcza, że no wiadomo, między nim a Marinette jakaś forma uczucia głębszego niż tylko przyjaźń istnieje. Z Adrianem, no może się jakoś nie przyjaźni, ale to jest jednak mimo wszystko jego kolega jakiś. I ewidentnie tutaj nie był na to gotowy i ja żałuję, że tak naprawdę w tym odcinku nie ma pokazanych jakichś większych emocji z tym związanych. W sensie już po tym wszystkim nie ma żadnej rozmowy. Nic z tego nie wynika. Znaczy, wynika dla serialu bardzo dużo, ale w samym odcinku nie mamy pokazanych jakby konsekwencji tego, co się stało. No bo jest potem jeszcze taka chwilowa rozmowa z Marinette i Adrianem i on się do nich uśmiecha i mówi, że Biedronka i Czarny Kot znowu uratowali wszystkich, ale no, mi czegoś tutaj brakuje. Brakuje mi tego pokazania, jaki to wpływ wywarło na Lukę. I jasne, może to będzie gdzieś w przyszłych odcinkach. Tak samo jak było z Alią, że Marinette na samym końcu powiedziała, ja jestem Biedronką i dopiero w przyszłych odcinkach to zaowocowało. To jest efekt tego, co ja mam do zarzucenia temu odcinkowi. Według mnie ten odcinek jest zbyt krótki. Ja wiem, oni musieli się zmieścić w tych 20 minutach, 22, nie wiem ile te odcinki tam mniej więcej trwają, coś koło tego, ale według mnie ten odcinek jest zbyt krótki. On nie zbudował tak tej całej sytuacji, żebym jak poczuł to tak, jakbym chciał to poczuć. Ten wstęp w ogóle o karierę według mnie jest zbyt długi. Walka i wykorzystanie tych second chance i tak dalej, cały ten reveal, no bo to jest jakiś mimo wszystko reveal tożsamości przed Luką, to też jest za krótkie, to jest zamięcione bardzo szybko pod dywan. I potem nie ma, przez to, że był taki długi wstęp, nie ma czasu na rozwinięcie tego w środku, i tym bardziej nie ma czasu na zakończenie. Przez co jakby ja pozostaję z takim uczuciem niedosytu. Coś w tym jest. Znaczy, faktycznie, walka, mam wrażenie, że była bardzo była krótka. Była ekspresowa. Nie pamiętam, nie, mam wrażenie, że zazwyczaj walka trwa mniej więcej połowę odcinka. No, może nie połowę, ale kilka minut trwa. Tutaj ja mam wrażenie, że ona była po prostu zbyt krótka. Jakby to było naprawdę ściśnięte do granic możliwości po to, żeby się w tej ramówce zmieścić. I według mnie to po prostu nie zostało dobrze zbudowane. No, bo może, ta ale sytuacja, jakby to ma ogromny wpływ na ten świat, w którym oni żyją. I o ile na przykład, tak jak mówiliśmy w odkryciu tożsamości Marinette przed Alią, zauważ, że to też było bardzo szybkie i tam nie było czego zbudować później, ale zauważ, że ta historia Marinette była budowana przez 3 odcinki. No, można tam 2,5, no bo tam jeden odcinek był o Adrianie. Ale to było budowane przez kilka odcinków, to była swego rodzaju całość. Jasne, Luka jest postacią drugoplanową i tam nie trzeba aż tak tego budować, ale mimo wszystko, jak dla mnie, to jest po prostu za krótkie, to jest ucięte. Okej, może nie powinni robić z tego podwójnego odcinka, ale te dodatkowe 6 do 10 minut myślę, że bardzo dobrze by zrobiło temu odcinkowi. Nie, ja chyba aż tak bardzo nie narzekała na to. W sensie, mi wbrew pozorom odcinek się podobał. Znaczy, mi też się bardzo podobał. Ja jestem bardzo zadowolony z tego odcinka. Znaczy, tak, zgadzam się. Temat karier, moim zdaniem, jest za długi. Tak, to można byłoby skrócić. Mam wrażenie, że bardziej poznajemy historię postaci, no, okay, bardzo drugoplanowych. Tak, nawet trzecioplanowych, tak, w sensie historię Andre, tak się to nazywa, Andre, historię tego lokaja. Tam jest nawet jeszcze chyba historia kogoś, kto pociągi w ogóle robi. Jakby po co to wszystko? Okej, okay, jakby można by to było spokojnie skrócić albo w ogóle uciąć, zostawić tego Lukę, wyciąć po prostu ten początek z tą byciem w klasie, bo po co to jestem, jak ten dyrektor się przypiera za tego człowieka sowę. Wyciąć to i przeznaczyć mimo wszystko trochę więcej czasu na to, co się wydarzyło, bo wydarzyło się coś mega ważnego dla tego świata, dla tego uniwersum. I ja po prostu miałem wrażenie, że to zostało bardzo szybko zamiecione. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale mamy, no, końcówkę, można już powiedzieć, że końcówkę 4. sezonu. Prawie całą. No, 18 odcinek. To już bardzo niewiele nam zostało. Mm-hmm. Znaczy, wiadomo, jeszcze nie wszystkie odcinki ze wcześniej wyszły, ale no to już jest taka schyłek.
a tak naprawdę czwarty sezon jest przełomowy. Tak, w ogóle ja mam wrażenie, jakby twórcy nagle stwierdzili, okej, chyba wypadałoby zacząć coś robić, bo przez te pierwsze trzy sezony tam niewiele się działo. Jasne, był Cate Blanc, który był dość ważny dla całego właśnie świata, uniwersum, ale tam wiadomo, zostało to zamieciane, wszystko zostało cofnięte, ale mimo wszystko jako koncept jest bardzo ważny. Ale poza Cate Blanc i może jeszcze dwoma jakimiś odcinkami, w tych pierwszych trzech sezonach takich breakerów tego serialu nie było wiele. I w czwartym sezonie rzeczywiście to się zmienia. I w ogóle nie wiem, czy wiesz, to jest taka moja delikatna teoria, ale ja mam takie wrażenie, bo ty widziałeś chyba opis finału, jaki będzie, bo już jakby nie, jeżeli nie wiecie, to pojawił się opis finału. W którymś z przyszłych odcinków myślę, że możemy o tym wspomnieć, bo pojawił się mniej więcej, jak będzie wyglądał mniej więcej finał. Bez żadnych spoilerów, tylko po prostu taki opis odcinka. I ja mam w ogóle tytuł dwóch ostatnich odcinków finałowych czwartego sezonu, nazywa się Ostatni atak Shadow Moffa, coś takiego. I według mnie to wszystko powoli zmierza do odkrycia tożsamości w czwartym sezonie. Zauważ, że mamy odkrycie tożsamości przed Alią, mamy odkrycie tożsamości przed Luką i wiemy, że w finale zajdą pewne rzeczy, które jakby mogą zmusić bohaterów do odkrycia swoich tożsamości. I ja myślę, że Luke odegra w tym sporą rolę. Bo on jako przyjaciel zarówno Marinette, jak i Adriana, widząc, co się będzie działo, mam wrażenie, że troszkę popchnie te osoby, może nawet wyjawi im, że wie, kim są. I myślę, że zacznie po prostu troszkę naciskać na te osoby, znaczy na te osoby, na Marinette i na Adriana, żeby wyjawiły swoją tożsamość, bo mam takie delikatne wrażenie, że wyjawienie tożsamości w sezonie, w finale sezonu czwartego może być takim troszkę jedyną opcją w sytuacji, w której się znajdą. No nie chcę tutaj, bo ja tak teazuję, no bo nie chcę wam mówić, nie chcę wam opisywać, nie chcę wam przytaczać tego opisu finału, no bo to może być uznane za troszkę zbyt duży spoiler, mimo że jest ogólnodostępny. Ale ja mam takie wrażenie, że pod koniec czwartego sezonu będzie odkrycie tożsamości. Czy ty też tak sądzisz? W sumie mam bardzo podobne wrażenie, ale wydaje mi się, że nie oni sami powiedzą sobie, że jestem Biedronką, a ja czarnym kotem, tylko że będzie bardzo podobne to, co się stało teraz w Wishmakerze. Że przez przypadek. Że przez przypadek oni się dowiedzą o tym, że po prostu przez złoczyńcę, to się przez, stanie. Tak, przez obecnego złoczyńcę coś się myślę, stanie. Myślę, że może tak być. Chociaż wtedy jakby nie do końca, wtedy mi się wydaje, że Luka by nie był tak zbudowany. Ale zobaczymy. Ale Luka może jest zbudowany na potrzeby innego odcinka. O, może być. W ogóle chcę zauważyć, że w tym odcinku i też dużo osób na to, dużo fanów na to narzekało. Według mnie to jest bardzo dobra decyzja ze strony twórców. Nie było pokazanej reakcji Czarnego Kota na to, że Biedronka to Marinette. To w ogóle było ucięte, nie było w ogóle widać tej postaci. Według mnie dużo osób na to narzekało, bo chcieliby to już zobaczyć, ale według mnie ze strony twórców to jest świetna decyzja. Dlatego, że jeżeli by pokazali to teraz, no to nie mogliby tego cofnąć. Znaczy mogliby to cofnąć, ale jakby chodzi o to, że już byśmy widzieli, jak Adrian zareaguje. A takie coś trzeba trzymać po prostu do końca. Jakby myślę, że to... No nie wiem. Ale też z drugiej strony też nie mieliśmy, bo nie mieliśmy reakcji Marinette. W ogóle, ale w ogóle Biedronka nie widziała, że nie? Czarny kot został trafiony. A Czarny Kot widział, że Biedronka została trafiona i Czarny Kot musiał widzieć, że Biedronka to Marinette, tylko po prostu twórcy stwierdzili, że oni tego nie pokażą. I okej, ja też bym chciał już to zobaczyć, bo jestem fanem i chciałbym już widzieć tą reakcję. Ale mimo wszystko rozumiem i nawet troszkę się cieszę, że nie zostało to ujawnione, dlatego że ten odcinek i tak jest za krótki. Tutaj i tak już nie było czasu i gdybyśmy jeszcze mieli oglądać reakcję Adriana, nie dość, żeby nam to zepsuło przyszły odkrycie tożsamości, no to jeszcze bardziej skróciłoby ten i tak napięty grafik. No dobra, no tak ogólnie, co sądzisz o tym odcinku? Bo już mamy tutaj 40 minut na liczniku, powoli wypadałoby kończyć, zwłaszcza, że omawiamy tylko jeden odcinek, ostatnio przez 50 minut omawialiśmy 3. Więc co ogólnie sądzisz o Wishmakerze? A bardzo dobry odcinek. Troszkę ale? Za... troszkę... te poboczne wątki moim zdaniem są za długie.
cieszę się, że taka postać drugoplanowa, jak właśnie jakim jest Luka, odkrywa jakąś istotną rolę. Tak, jakby staje się istotny dla całej historii, bo wcześniej nie był on aż tak istotny. W sensie był potencjalnym chłopakiem Marinette. I to tyle. I to też tylko po to, żeby pokazać, tak, według mnie to też było tylko po to, żeby pokazać, co się dzieje, jeżeli w związku Marinette nie powie, że jest Biedronką. Więc według mnie Luka był troszkę do tej pory wykorzystywany jako takie narzędzie i mam wrażenie, że twórcy nadal będą wykorzystywali go jako narzędzie. On teraz wie i mam wrażenie, że po prostu znając tożsamość Luka, będzie po prostu narzędziem w rękach twórców, żeby pchnąć pewne wydarzenia. Jasne, obydwoje byśmy ty byś bardziej chciała, żeby Luka był bardziej pełnoprawną postacią. Ja po prostu chyba aż tak nie ufam scenarzystom. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, co się wydarzyło, ale uważam, że to się wydarzyło po coś i po prostu Luka będzie do czegoś wykorzystany. Bardzo prawdopodobne. No zobaczymy. W ogóle zauważ, że teraz tak, Luka wie, że Marinette to jest Biedronka, Luka wie, że czarny kot to jest Adrien, Alia wie, że Marinette to jest Biedronka. Ani Luka, ani Alia nie mają swoich Lucky Charmów, które chronią je przed akumizacją. Jeżeli Shadowmoth zakumizuje Alię albo Lukę, no to będziemy mieli problem. Jasne, te postacie były już zakumizowane wcześniej w serialu, ale jak wiemy, pan Gołąb był akumizowany 73 czy 2 razy i to niczym nie przeszkadzało. Więc myślę, że to jest też taki case, który można bardzo ciekawie ograć i myślę, że będzie ciekawie ograne. I możliwe, że vilanem w tych dwóch ostatnich odcinkach, tych takich finałowych, to właśnie oni będą źli. Alia i Luka? Na przykład. Albo tylko Luka, albo tylko Alia. Może. Myślę, że to jest to możliwe, chociaż, no nie wiem. To są takie, myślę, że troszeczkę delikatne domysły. W ogóle chciałbym jeszcze tak na szybko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jest taka teoria fanowska, no bo nigdy nie widzieliśmy zakumizowanego Adriana i zakumizowanej Marinette. Wiadomo dlaczego. No bo jeżeli będą zakumizowani, od razu oddadzą swoje Miracula. Ale zauważ, że Adrian coraz bardziej jako czarny kot troszkę, może nie przestaje ufać Biedronce, ale czuje się coraz bardziej odtrącony i w ogóle cały ten sezon buduje to poczucie odtrącenia czarnego kota. Czuje się zastąpiony na początku przez jak ona się nazywała? René Rouge, potem przez Vesperię, no ewidentnie czuję się zastąpiany. I jest taka fanowska teoria i ja się z nią troszkę zgadzam, że możliwe, że na chwilę Adrien odda swoje Miraculum Biedronce, bo będzie się czuł odrzucony i zostaje zakumizowany i myślę, że będziemy mogli zobaczyć w tym sezonie, bo myślę, że w następnych już nie, jeżeli już to w tym, myślę, że będziemy mogli zobaczyć zakumizowanego Adriana. Ciekawa teoria. Znaczy, ogólnie czwarty sezon raczej nie skupia się na czarnym kocie, tylko bardziej na Biedronce. No i to widać, że tak naprawdę, no nie wiem, jeden odcinek się na nim skupiał. No. Tak to raczej jakby stricte mamy Marinette, która no musi pogodzić to swoje życie, a Adrien jest taką jakby postacią drugoplanową, wbrew pozorom się staje. No. Coraz mniej go mamy, i coraz mniej... I ten czarny kot jest coraz mniej potrzebny nawet. Jakby jest bardzo łatwo zastąpialny. Mimo, że Biedronka mówi mu zawsze nie, jesteś niezastąpiony, no to mimo wszystko w jej czynach widzimy, że on jest dość często zastąpiany i jakby no to może rzutować na przyszłe odcinki. Czeka nas jeszcze odcinek, który nie wyszedł, on jest chyba piąty czy szósty w kolejce, nazywa się Gabriel Agrest. Myślę, że to może być jeden z ciekawszych odcinków, który też zasłuży na pewno na oddzielny tutaj nasz podcast. No ale co? Myślę, że na razie będziemy powoli kończyć. I tak rozmawiamy już dość długo. Mamy nadzieję, że słuchało wam się bardzo przyjemnie, że herbatki wypite, że ciacha zjedzone. I widzimy się już, mamy nadzieję, że za tydzień. Chcielibyśmy wychodzić co tydzień, co dwa tygodnie, zależy jak nam to się uda wszystko tutaj nagrywać i dogrywać. Mamy nadzieję, że słyszymy się już za tydzień i w przyszłym odcinku będziemy omawiać kolejne odcinki czwartego sezonu. Dziękujemy, że z nami byliście i
do usłyszenia. Pa, pa.